Witajcie na kolejnych ćwiczeniach, na kolejnym WF-ie z domu, czyli na ćwiczeniach, które może wykonać każdy, bo niepotrzebny do tego żaden sprzęt. Staram się to tak robić, żeby wszystkie ćwiczenia mógł wykonać każdy, a jeżeli jakiegoś sprzętu używam, to tylko i wyłącznie takiego, który jest w posiadaniu każdej osoby. Dzisiaj będzie dosyć ostry wycisk. Będą to ćwiczenia, które normalnie wykonujemy na drabince, takiej, która leży na ziemi, ale żeby taką drabinkę ma mało kto, dlatego zamiast drabinki wykorzystam ręcznik. Każdy z Was weźmie sobie taki ręcznik i teraz zwiniemy go w taki sposób, w taki rulonik wąski. Z ręcznikiem już jedne ćwiczenia były, ale to będą teraz, dzisiaj będą zupełnie inne. I teraz, on nam będzie potrzebny do każdego ćwiczenia dzisiaj. Pierwsze ćwiczenie, układamy sobie ręcznik w poprzek. I teraz, zanim zaczniemy, każde ćwiczenie będziemy wykonywali przez 15 sekund, maksymalnie 30. Proponuję 15 sekund, są to naprawdę wymagające ćwiczenia. Wszystkie będą się praktycznie składały gdzieś tam z przeskoków, skoków i takich rzeczy. Będą to ćwiczenia mocno wzmacniające nogi, ale również ćwiczenia wymagające od naszego układu oddechowo-krążeniowego też dosyć sporego wysiłku. Dlatego proponuję rozpocząć od 15 sekund każdego ćwiczenia. Następnie około pół minuty odpoczynku, czyli zawsze gdzieś tyle samo odpoczynku co ćwiczenia, bądź troszkę więcej. A ja proponuję zrobić dwa razy więcej odpoczynku, bo jednak te ćwiczenia będą wymagające. Dobra, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to są przeskoki przód-tył. Prosta sprawa, oczywiście wykonujemy je na palcach i przeskakujemy przód-tył, 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 przód-tył. I tak skaczemy 15 sekund. Następnie chodzimy sobie, odpoczywamy chwilę. Zobaczcie, ja już też zadyszki trochę dostałem. Dlatego, tak jak powiedziałem, są to wymagające ćwiczenia. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie robił tego na palcach, nie ugnie kolan, będzie dużo prostsze. Ćwiczenie numer 2. Kładziemy ręcznik wzdłuż. Stajemy z boku i bardzo podobne, ale wykonujemy przeskoki na bok. Czyli tu, zobaczcie, na palcach, hop, 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 dość intensywnie przeskakujemy, kolana lekko zgięte, robimy wszystko na palcach. Również 15 sekund, po tych 15 sekundach robimy sobie pół minuty odpoczynku, chodząc, przemieszczając się, tak żeby nogi odpoczęły. Kolejne ćwiczenie to są przeskoki z nogami na krzyż. Będziemy je wykonywali w ten sposób, że raz jedna noga z przodu jest, raz druga. Pokazuję. Hop, 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 hop. W ten sposób, tak, prawa noga z przodu, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I znowu 15 sekund, po 15 sekundach 30 sekund odpoczynku. Następnie znowu ręcznik w poprzek i teraz już krzyżujemy nogi, znaczy krzyżujemy nogi, można tak powiedzieć, bo z tej strony jakbym stał w ten sposób, to te nogi będę krzyżował, ale generalnie coś jak chodzenie, też przeskoki na zmianę z nogami, ale przód, tył, hop, 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 hop. W ten sposób również na palcach pięty uniesione, nie uderzamy piętami o ziemię. Również 15 sekund, następnie odpoczynek, chodzimy sobie, odpoczywamy. Ćwiczenie numer 5. Znów kładziemy sobie ręcznik w ten sposób, czyli wzdłuż i teraz stajemy z jednej strony, ja w tej chwili stanąłem po lewej stronie ręcznika i robimy w ten sposób. Dreptamy w miejscu i prawa hop, prawa hop, prawa hop, cyk, 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 cyk. Ta cały czas się podnosi, a tą raz do środka,
Raz na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka, dość na zewnątrz do środka. I tak 15 sekund. Oczywiście można wykonać to samo ćwiczenie w ten sposób. Szybkość zależy. O, zobaczcie, mój sprzęt mi wypadł. Powinienem odpiąć, bo to takie podskakiwanie jest. Wszystko podskakuje w nas i mi z kieszeni moja pompa wypadła. I w ten sposób, w zależności od szybkości, ćwiczenie będzie mniej intensywne lub bardziej intensywne i bardziej wymagające. Po tym robimy krótką przerwę i robimy to samo ze strony drugiej. Czyli pokazuję najpierw wolniej, tak. Tu cały czas nogi się podnoszą na zmianę. Hop, a i można oczywiście wykonać to dużo szybciej. To jest zestaw 6 ćwiczeń. Ćwiczenia wykonujemy, tak jak powiedziałem na początku, między 15 a 30 sekund i zawsze wykonujemy, umówmy się, że dwa razy więcej czasu odpoczywamy niż ćwiczymy, czyli jeżeli 15 sekund wykonujemy ćwiczenie, a to polecam na początek, to 30 sekund robimy przerwę przed kolejnym ćwiczeniem. I uwaga, tutaj nie wykonujemy 3 ćwiczeń pod rząd, znaczy 3 powtórzeń tego samego ćwiczenia pod rząd, tylko wykonujemy cały zestaw 6 ćwiczeń, następnie robimy sobie 3-4 minuty przerwy, albo 2-3, w zależności jak się czujemy, i przystępujemy do wykonania całego zestawu po raz drugi. I po wykonaniu drugi raz całego zestawu 6 ćwiczeń, znowu robimy sobie przerwę i wykonujemy zestaw po raz trzeci, czyli 3 serie. Po tych seriach wykonujemy ćwiczenia rozciągające, które były na filmie, jednym z filmów wcześniejszych. To jest wszystko na dzisiaj. Przygotujcie się na ostry wycisk, bo ćwiczenia są wymagające, męczące, ale czym trudniej, tym bardziej satysfakcjonujące. Trzymajcie się, pa!